lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Jest to już czwarta edycja miejskiej gry terenowej, przygotowana przez Tygodnik Dzierżoniowski. Współorganizatorami tej imprezy jest Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Dzierżoniowie oraz Komenda Straży Pożarnej. 14. No dobra, teraz każdy ma 3 rzuty do kosza. Jeszcze raz. Zapraszamy uczestników do wzięcia udziału w tej grze. Są to drużyny trzyosobowe. Może być to zarówno grupa przyjaciół, jak i rodzina, rodzeństwo, rodzice z dziećmi. Warunkiem uczestnictwa jest tylko, że jedna osoba musi być pełnoletnia, czyli musi mieć ukończone 18 lat. A ja do grupy buty stać. Za drzewo idziemy po prostu. Tam po koleżanki. Dobra, a to się skrawa, podnosimy lewo, prawo. Prawo. Można spróbować kawałek. Próba. A, what? Okay. Stasiek? No nie okej. Okay. Dobra, nie okej. Okay. Stójcie. Przygotowaliśmy 7 stacji dla uczestników gry. Znajdujemy się właśnie na stacji numer 1. Jest to stacja przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Dobra, ja do końca. I teraz tu. Uczestnicy muszą wykazać się sprawnością fizyczną, zdolnościami manualnymi, jak również znajomością topografii miasta i historii również. Jak nazywa się miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów, elementów architektonicznych oraz rzeźb, nagrobków, pomników pochodzących z zabytkowych budowli? Takie jak tam. To jest to miejsce. Jak się nazywa? Jak się nazywa to miejsce przechowywania kamieni i kamiennych fragmentów nagrobków? Jest specjalna nazwa. Zadania, które przygotowaliśmy dla naszych uczestników, zrobione są w ten sposób, żeby wszyscy mogli się dobrze bawić, zarówno dzieci, jak i dorośli, żeby miło wspominali spędzony czas z nami i żeby w przyszłym roku bardzo chętnie i licznie wzięli udział ponownie. Pierwszy, proszę, na zielony słupeczek. Odwracasz się tyłem i tyłem robisz tylko jeden raz. I przekazujesz piłeczkę następnej osobie. Nie wolno podpowiadać. Tak, nie wolno podpowiadać, w którą stronę ma skręcać. Drużyna, która wygra grę, otrzymuje radio ufundowane przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz voucher na spływ pontonowy w Bardzie. 15, jeśli zrobicie to do 15 sekund, 3 punkty do 22. Do drzewa. Tam. Największy idzie tak samo. Tam do przejdzie za drzewo, ja wyłączam stopę. Tak. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Wyżej! A to jest po górce. Lewo, prawo, lewo, lewo.